zdrowia, szczególnie dla tych poszkodowanych na drogach, na chodnikach, na przejściach, przez tych, którzy chlali czy palili. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. W Ameryce dostali szału z wprowadzaniem legalności marihuany. No, zaczęło się to tam 50 lat temu. Wszyscy ci cwaniacy, zielarze tłumaczyli, że to jest dobre dla zdrowia, że to pomaga, że to przy jakim rozsianiu twardym, przy rakach, nie rakach, na poroz włosów, no cokolwiek tam mówili, to wszystko było super, super, super. No i sprawa się rozwinęła do tego stopnia, że większość Stanów po prostu wprowadziło to jako zioło rekreacyjne, jako rozrywkowe, rekreacyjne. Tam można sobie hodować ileś gram, czy ileś tych krzaków dla samego siebie można mieć w kieszeni. Nie zmienia to faktu, że jednak zioło no to zmienia odruchy, można powiedzieć, kierowcy. Tak jak jedno piwo, dwa piwa, trzy piwa, czy parę wódek zmienia stan umysłu, tak samo i zioło, te THC jednak ma tą swoje skutki uboczne. No w końcu po to ludzie piją wódkę, żeby się ubzdręgolić, palą tą marihuanę, żeby się nagazować, jedzą te różne grzybki halucynogenne, żeby mieć jakieś wizje i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest po to, żeby odlatywać, tak? No, jedynym problemem jest to, że wszyscy tłumaczyli, że ludzie będą sobie w domu palili, no i to jest wolność słowa, wolność wypowiedzi, wolność jednostki, że to nie można wpływać i tak dalej. No ale matematyka jest taka, że jedna zła wódka, alkohole, dodając drugie zioło, no to są dwie złe rzeczy. No i teraz dane statystyczne wychodzą, jakie wychodzą. W wielu stanach stany się podnieciły, bo stany, wszyscy politycy, wszyscy urzędnicy, wszyscy ludzie w budżetówce, no co oni robią? Oni mają w nosie obywatela. Oni obywatela to mają w nosie. Oni najważniejsze dla budżetówki to są pieniądze, tak? A pieniądze idą z podatków. Czyli jak można sprzedawać narkotyki i opodatkowywać je wysokoprocentowo, no to jest więcej kasy. Jak więcej kasy dla urzędników, no to jest więcej organizacji. No i teraz właśnie zaczynają się. W wielu stanach pozwolili na wprowadzenie tej marihuany rekreacyjnej, to zaczynają się więcej wypadków na drogach, no to zaczynają się, robienie są komisje do badania bezpieczeństwa na drogach. Pewne urzędy stanowe wprowadzają kampanię przeciwko paleniu marihuany i jeżdżeniu. No bo oni zawsze tak dyrygują, no popalić sobie możesz, ale nie jeździ. No to by wydawałoby się, że to jest normalne, no ale to zawsze jest te 10%, który robi to, co nie powinno. No i cała kampania, to wydają setki tysięcy, miliony dolarów. No i kierują ją szczególnie dla facetów w wieku 21 do 39 lat. No bo statystycznie to jest właśnie największa grupa tych ludzi w tym zakresie wiekowym. No i rozwieszają plakaty w restauracjach, w barach. Są najróżniejsze takie billboardy, czyli te potężne plakaty na stacjach benzynowych. Ludzie no niestety słabiej jeżdżą. Większość tych urzędników mówi, że jednak wierzą, że większość palaczy, użytkowników jednak jest odpowiedzialność, no ale jednak dla tych, którzy nie są odpowiedzialni, no to muszą być bardzo srogie kary. Stany dają po tam 10-20 tysięcy dodatkowo
dolarów dla najróżniejszych tych komend policyjnych i dla tych policjantów z drogówki, żeby powiedzmy, no oni muszą wydawać więcej na nadgodziny, na sprawdzanie i tak dalej, i tak dalej. Statystyka w Ameryce, taki międzynarodowy administracja, czyli Ministerstwo Bezpieczeństwa na drogach podała, że w zeszłym roku, w grudniu, w samym grudniu zginęło tam 850 osób, z czego tam 300 osób, no to pomiędzy Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem, czyli 800, czyli to 10 tysięcy ludzi na rok, 10 tysięcy ludzi na rok, na 320 milionów, no to jest jedna osoba na 32 tysiące, no to przypuszczalnie jest mniej niż w Polsce, no czyli 1 na 32 tysiące mieszkańców, czyli można powiedzieć gdzieś 1 na 10 tysięcy kierujących. No to takie są statystyki. No ale to są wielkie, to są spory jednak wielkie. No i widać ten wzrost wypadków na drogach w tym czasie, kiedy zaczęła się pojawiać marihuana. No bo ci, co pili, to pili, a ci, co chcieli palić, no to wiedzieli, że to jest nielegalne, no to tak za bardzo nie jeździli, a teraz jak myślą, że mogą palić, no to myślą też, że mogą jeździć. No, prawo federalne ciągle jest na poziomie, że posiadanie używanie i jeżdżenie jest nielegalne. Także jest kompletny ten amerykański system, ten stanowo federalny jest taki, że są te konflikty. No ale idzie, wypadki idą w górę, tak? Kto wiedział? No wszyscy normalni wiedzieli, napaleni tylko tego nie wiedzieli. Od 2013 do 2017, no to powódce właśnie marihuana jest największym udziałem w tym wszystkim, w tych wypadkach tragicznych. No i nie ma się co dziwić, i jak coś się legalizuje, no to później są te skutki uboczne, tyle tylko, że były to łatwe przewidzenia, no ale kasa, jak wspominałem, to jednak powoduje to, że oni robią to i budują coraz większe urzędy, no bo to pozwala teraz na zakładanie specjalnych komisji do sprawdzania tego, jak ludzie prowadzą. Czy prowadzą, czy palą. Marihuana w Polsce, no to nazywali to, czy tak mówili, wyskoczył jak Filip z konopi, tak? Czyli najarał się w konopi, no i wyskoczył na golasa z tych konopi. No część tłumaczy, tych zielarzy tłumaczy, że Filip z konopi to znaczy zajączek z krzaków. No ale to niestety to jest w Ameryce, to w latach 20., 30., kiedy marihuana była popularna wśród murzynów, no bo to w sumie chyba sprowadzono to z Afryki, oni się tam gazowali. Była kompletnie zabroniona, bo na marihuanie, no jak ktoś się nagazuje, no to nie za bardzo widać tak na pierwszy rzut oka, no ale doprowadza się do jakiejś euforii, furii i tak dalej. No w mniejszych ilościach, no to po prostu jest przyćmiony, tak, przyćmiony na wolnych obrotach. No oczywiście zaraz będą tutaj głosy wpisywane, że palą 5, 10 czy 15 lat. Przepraszam. No i nic się im nie dzieje. No ale jeżeli by tak popatrzyli na siebie, popatrzyli się, jak daleko zaszli względem swoich rówieśników, no to mogą łatwo ocenić, czy poszli do przodu tak, jak ich rówieśnicy, czy powiedzmy są za wszystkimi innymi finansowo, społecznie, rodzinnie, zawodowo i tak dalej, i tak dalej. Także to wszyscy krytycy, którzy mówią, że to nic mi nie zmienia, no to jest bardzo prosty taki papierek lakmusowy. Popatrz się, gdzie są twoi koledzy, rówieśnicy, którzy nie palili. Jeżeli oni są tu, a ty jesteś tu, no to ich 15 jest tu, a ty jesteś jeden tu, to jest inaczej. No jeżeli powiesz, że ty jesteś
udało się tobie rodzinnie, finansowo, zawodowo i społecznie dużo, dużo lepiej, no to jesteś mistrzem, ale myślę, że tak nie jest. Statystycznie to jednak tak nie jest. Największym problemem w Ameryce jest to, że właśnie nierozpoznawanie tych narkotyków, trudność rozpoznania, bo policja w Ameryce, no to jednak jest ta wolność i przepisy są takie, że policjant musi być bardziej niż pewny, że ktoś jest pod wpływem. Także że to się nazywa beyond reasonable doubt, czyli więcej niż takie normalne, rzeczywiste ocena. No i to się ludzie boją, tak? No bo jeżeli zdecydują, że ktoś jest, a ktoś nie jest, no to później prawnicy ich ciągają. Używają najróżniejszych tam do alkoholu, no to używają tych dmuchawek, tych alkoholomierzy. Sąd Najwyższy powiedział, że tych alkoholomierzy i innych urządzeń do dmuchania, do wykrywania THC nie można używać, no bo powiedzieli, że jednak zawartość tego THC to efektywność, czy działanie bardzo spada z czasem, tak? Także niby można mieć jakiś poziom we krwi jakiś, ale tylko pierwsze te pół godziny czy godziny jest jakaś bardzo zmiana. No, jest to skomplikowane, ale prawda jest taka, że jest więcej wypadków. No, co potrzeba więcej? No, dla normalnego człowieka to nie ma dużo więcej niż to, że statystycznie zaczęto pozwalać palić, jest więcej wypadków. Czy społeczeństwo to potrzebuje? No oczywiście, że nie potrzebuje. Oczywiście, że są tragedie. Oczywiście, że no, nawet na poziomie powiedzmy tam tych palaczy, no ale ludzi z boku to są tragedie. Jak wspominałem, budżetówka uwielbia tego rodzaju problemy. Budżetówka wiedziała, że jak zalegalizuje to sprzedawanie tej marihuany, to budżetówka wiedziała, że będzie miała podatki, politycy będą wiedzieli, że będą mogli wydawać. Zawsze tłumaczą, że będą wydawać na szkoły, na zdrowie, na to i tamto. Policja będzie miała więcej pieniędzy. No wszyscy w zasadzie ci, którzy żyją na tym nieszczęściu, mają się lepiej, tylko najgorzej, no to mają ci jak zwykle te 90% tych normalnych obywateli. No tak czy inaczej, jeżeli palisz, czy jeżeli pijesz, no to nie siadaj za kółko, mogę zrozumieć, że potrzebujesz się tam napić, mogę zrozumieć, że zapalisz, no ale no niestety, tak jak z każdym nałogiem, jedno piwo jest za mało, trzy piwa jest za mało, jeden skręt jest za mało, pięć jest za mało. No i ludzie się wciągają się i później są wypadki na drogach i to widać. Statystyka mówi to, co mówi. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz też? Dziękuję bardzo. Tu można zasubskrybować. Dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach. Monetyzacji nie ma i nie będzie przez jakiś czas. Także polecam następny mój kanał Polka Music Channel. Dam link. Subskrybujcie, jeżeli możecie. Posłuchajcie, jeżeli możecie. I do następnego codziennego filmiku.